Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z ekonomii matematycznej chciałam Wam pokazać, jak mając już wyprowadzoną funkcję popytu na pierwsze dobro i popytu na drugie dobro, możemy znaleźć wszystkie pochodne cząstkowe pierwszego rzędu tych funkcji popytu. I mamy określić, jak reaguje popyt na skutek zmian ceny obu dóbr, dochodu, jeżeli oczywiście mamy określone ceny oraz dochód tego konsumenta. Po pierwsze możemy policzyć pochodną popytu na dobro pierwsze względem ceny P1, czyli bierzemy tą funkcję popytu i liczymy pochodną cząstkową względem P1, bo jak widzimy ona zależy od tutaj ceny tego dobra oraz dochodu, a więc na pewno pochodna może nie być zerowa. I w tym momencie pochodną cząstkową możemy zapisać właśnie z tymi przyrostami, ewentualnie zaznaczyć, że z tego wyrażenia liczę prim z dopiskiem P1. Jaki symbol używacie na uczelni, ja nie wiem, ale generalnie liczymy pochodną tej funkcji, jako funkcji, która ma kilka zmiennych i to jest w tym momencie tak zwana pochodna cząstkowa, w której musimy to jak zawsze uwzględnić, że jeżeli jest to pochodna względem P1, to zmienna P1 w tej funkcji jest ona elementem zmieniającym się, a elementem stałym są pozostałe zmienne. Czyli mam tak, element stały razy zmieniający się do potęgi minus pierwszej, razy tutaj w tym momencie i, czyli dochód jako element stały. Czyli 0,5 będziemy musieli przemnożyć razy minus 1, bo minus 1 schodzi tutaj przez mnożenie i do potęgi będzie minus 2 i żeby było razy jakiś element stały, to ten element stały przepisujemy. Teraz, jeżeli to sobie oczywiście, powiedzmy do tego etapu jest to obliczenie takie bardzo teoretyczne, ale jeżeli podstawimy sobie konkretnie, ile wynosi cena P1, ile wynosił dochód, otrzymamy konkretny wynik. Wynik jest na minusie. Wynik pochodny liczbowy może być na minusie jak najbardziej, tyle że będziemy to interpretować, tak jak tu widzicie, jako wartość ujemną, czyli spadek. A każdą pochodną dowolnej funkcji interpretujemy, jak zmieni się, czyli wzrośnie lub spadnie wartość tej funkcji, z której liczyliśmy pochodnej, gdy wzrośnie wartość tego elementu względem którego liczyliśmy pochodną o jednostkę. Czyli mówiąc po ludzku, damy interpretację, że wzrost ceny P1, bo względem ceny P1 liczyliśmy pochodną, to spowoduje spadek popytu na to dobro X1, bo oczywiście to była pochodna funkcji popytu na dobro pierwsze, o 27,5 sztuk. Tak samo możemy policzyć pochodną popytu na dobro drugie względem dochodu. W tym momencie, aha, tu na dobro pierwsze powinno być zapisane, dobra, to już tak na marginesie, więc w tym momencie teraz ja uznaję w liczeniu tej pochodnej względem x tutaj i jako elementu zmieniającego się, że P1 jest elementem stałym, a elementem zmieniającym się jest sam dochód, czyli i. A więc do policzenia zwykła pochodna jako pochodna cząstkowa to jest elementu stałego przemnożone razy i, i pochodna w tym momencie to jest tutaj ten sam element stały, bo jest razy i pochodna, a z tego wychodzi względem i jedynka. I teraz chodzi o to, że jeżeli podstawimy sobie konkretną wartość, ile wynosiła ta cena tego dobra, wynik wychodzi około 0,25. Co to nam daje? To, że wynik jest dodatni. I co to nam daje? No to, że jeżeli wzrośnie cena tego dobra, przynajmniej jeżeli wzrośnie dochód, tak, bo to jest względem dochodu liczyliśmy pochodną, to możemy się spodziewać, że popyt na to dobro, oczywiście pierwsze, bo tutaj nie poprawiłam, że x1 powinno być, ten popyt na to dobro oczywiście wzrośnie, bo wynik jest na plusie. Czyli napiszemy, że wzrost dochodu o 1 zł, bo
takiej jednostce mamy dochód, spowoduje to wzrost popytu na to dobro X1 o 0,25 sztuki, bo u nas popyt liczymy w sztukach. Oczywiście, że w każdym innym zadaniu może być inna jednostka, ale ja to sobie założyłam, bo tu nie było napisane, że popyt na dobra mam wyrażony w sztukach ilościowo, a nie, nie wiem, w butelkach czy w jakichś kartonikach, cokolwiek to by nie było. I teraz tak samo, jeżeli byśmy chcieli liczyć pochodną popytu na to dobro pierwsze, ale względem P2, to ja od razu mogę Wam powiedzieć, że się równa 0. A to dlaczego? Bo popyt w ogóle nie zależy od P2. Tutaj jest, powinno być napisane, wiadomo, P2. Dlaczego? Bo jak popatrzymy na ten wzór, to jak się zmieni cena, to w ogóle popyt, cena dobra drugiego, czyli P2, to w ogóle to nie zmieni wartości tego wyniku, tego FI, czyli popytu na dobro pierwsze. Czyli można inaczej powiedzieć, że cena tego dobra drugiego w ogóle nie wpłynie na zmianę popytu na to dobro pierwsze, tak? Czyli w tym momencie mogę oczywiście policzyć pochodną, nie ma to żadnego problemu, ale jeżeli elementem mam liczyć pochodną względem zmiennej, która nie występuje w tej funkcji, to wszystkie te elementy są stałe i pochodne zostały to 0. Czyli w ogóle wzrost, powiedzmy, powiedzieli tak, że wzrost ceny dobra drugiego, czyli P2 o 1 złotówkę, nie spowoduje w ogóle zmiany popytu na dobro pierwsze, czyli o żadną dowolną wartość. Teraz tak samo można policzyć pochodną popytu na dobro drugie i względem P2. Więc w tym momencie możemy policzyć, że jeżeli nasza funkcja tutaj popytu zależy od dochodu, jak i od ceny, to ja w tym momencie liczę sobie pochodną względem P2, czyli elementem zmieniającym się jest P2, dochód jest elementem stałym, czyli przepisuję 0,5 i, bo to jest element, wszędzie tu jest mnożenie, więc te elementy przepisujemy, ale pochodna P2 do potęgi minus pierwszej, to minus 1 musi być przemnożona razy 0,5 i będzie minus 0,5 razy P do potęgi o 1 mniej i oczywiście przepisany element stały. Jeżeli teraz oczywiście podstawimy te elementy stałe, czy powiedzmy wartościowo, ile wynosi P2, ile wynosi dochód, otrzymujemy wynik gdzieś w zaokrągleniu wynoszący. On oczywiście znowu jest co do liczby ujemny, a co to nam da? To, że jeżeli będziemy interpretować wzrost ceny tutaj tego dobra P2, tutaj widzę, dużo mamy takich jakichś niedociągnięć, więc w tym momencie wzrost ceny P2 o 1 zł spowoduje jednak spadek. Tu zawsze mówimy, że wzrostem tej ceny, akurat tu będzie P2 prawidłowo, spowoduje spadek popytu na to dobro X2 o tyle a tyle sztuk. Jeżeli byśmy chcieli policzyć, no właśnie, teraz jeszcze jeden element, dlaczego ja tutaj zrezygnowałam z liczenia względem P1, w ogóle pochodną cząstkową popytu na dobro X2 względem P1, bo jak widzimy, w ogóle P1 nie jest elementem zmieniającym się, czyli tak jak tu było w poprzednim przykładzie, pochodna popytu względem P1 w ogóle jest zerowa. Czyli nie zmieni się w ogóle popyt na dobro drugie, jeżeli by się zmieniła cena P1, bo w ogóle tutaj jakbyśmy podstawiali wartość P1, nie wpływa w ogóle na popyt na dobro drugie. To akurat taki szczególny przypadek. Innym razem byście liczyli zwyczajnie pochodną. A teraz kontynuując, jeżeli mam do policzenia pochodną popytu na dobro drugie, ale względem dochodu, to w tym momencie my możemy sobie powiedzieć, że jest to znowu pochodna cząstkowa, ale drugiej funkcji popytu względem dochodu, czyli pochodna jest takiego wyliczenia, gdzie wszędzie jest mnożenie i elementem stałym jako w pochodnej cząstkowej są wszystkie elementy poza dochodem, czyli P2 jest stałe, zmienia się tylko dochód. Czyli pochodna jest z tego elementu cały tutaj ten element stały razy pochodna i względem i to jest 1 i po podstawieniu konkretnego wyniku wychodzi jakiś wynik liczbowy. On jest oczywiście dodatni
I w tym momencie możemy powiedzieć, że jeżeli się zmieni ten czynnik, względem którego liczyliśmy pochodną, czyli jeżeli wzrośnie dochód o 1 złotówkę, to spowoduje to wzrost. Dlaczego? Bo wynik tu był na plusie, popytu na to dobro o 0,16 sztuk. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.